To było 13 w historii spotkanie o trzecioligowe punkty rekordzistów z Pniówkiem i taki klasyk można powiedzieć, jeśli chodzi o obraz potyczki. No El Clasico na pewno. No, tak jak zawsze, mecz walki, po pierwszej połowie od razu wiedzieliśmy, że tu jest jeden błąd i rozstrzygnie praktycznie cały mecz. Twarda, męska gra, z piłki, jakoś takiej rozgrywania, czy tam sytuacji jak na lekarstwo. Tutaj była gra stałych fragmentów, kto lepiej się zachowa, kto popełni błąd. Taka gra dzisiaj po prostu. Obustronny respekt, aż nadto widoczny. To spotkanie się otworzyło dopiero w momencie, kiedy ty opuściłeś plac gry. No nie ukrywam na pewno, że podniosło to obroty. Tak jak mówiłem wcześniej, tak jak się spodziewaliśmy, tak gra się toczyła, więc nic odkrywczego. My też pierwszy raz na boisku się śmieję, że może jakaś trema, żartuję, ale fajnie, chcieliśmy zacząć od przywitania się z własnym boiskiem, od zwycięstwa, ale myślę, że należy szanować remis, nie patrząc na to, ile oni mają punktów, bo to jest solidna drużyna, także punkt trzeba szanować. Zwłaszcza, że nie stworzyliśmy sobie specjalnie klarownych sytuacji pod bramką Bartosza Gocyka. Tak jak mówię, że sytuacji z jednej i z drugiej strony można powiedzieć mało, więc patrzymy już na następny mecz, także to już jest historia. Nie truchlejesz w myślach, w perspektywie mając szalone tempo gier we wrześniu? Nie, myślę, że każdy się cieszy, po to się przygotowywaliśmy. Jest szeroka kadra, każdy chce grać, czy to jest puchar, czy liga, każdy jest na 100%, o ile jest zdrowy, więc nam to gra i niech będzie środa, sobota, nie boimy się tego, także czekamy z utęsknieniem.